Gość poranka. Witam wszystkich na porannym spotkaniu z gościem. Dziś do studia zaprosiłem przewodniczącego samorządu studentów PWSZ Adriana Brzozowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i Mławie zainaugurowali oficjalnie rok akademicki. Mamy coraz większą brać studencką w tych miastach. Także chciałbym zapytać, jak przebiegała inauguracja, kto wygłosił wykład i czy wielu studentów przyszło na to pierwsze spotkanie z nowymi kolegami? Studentów było sporo, frekwencja nam dopisała jak co roku. Wykład wygłosił profesor Bartoszewski, natomiast podczas inauguracji, tak jak co roku, wręczane były nagrody od władz miasta i gminy dla najlepszych studentów. Także gratulujemy tym najlepszym. Tak, gratulujemy wszystkim najlepszym studentom. I chciałbym zapytać o to, jak samorząd przywitał studentów pierwszego roku, no bo na pewno trudno im się na początku odnaleźć w nowych realiach uczelni. Czy są na uczelni jakieś przygotowane programy, aby ułatwić wdrożenie w życie studenckie? Jak najbardziej. Powitaliśmy ich 2 października podczas szkolenia BHP i PPOSZ. Na każdym z wydziałów wygłosiliśmy swoje mowy i to był taki krótki wstęp do tego programu, który od tego roku rusza, czyli już będziemy szkolić wszystkich pierwszaków na każdym wydziale, na każdym kierunku oddzielnie, mniej więcej co w tygodniowych odstępach. Będziemy przychodzić z prezentacją, mówić jak funkcjonuje uczelnia, kim jest rektor, dziekanat i te wszystkie podstawowe pojęcia oraz jakie mają prawa i obowiązki. No myślę, że z tymi dziekanatami to trzeba na pewno przeszkolić studentów, gdzie powinni załatwiać swoje sprawy. Chciałbym zapytać, czy odbędą się trzęsiny. Jak najbardziej trzęsiny mamy zaplanowane na 23 października. Od godziny 19 zaczynamy zabawę. Także gdyby ktoś jeszcze miał jakieś wątpliwości i co, jak ma wszystko w swojej sprawy na początku roku załatwić, to można o trzęsinach będzie okazja, aby o tym porozmawiać również. Jakie działania planuje samorząd w tym roku? Trochę nowych rzeczy się pojawia, słyszałem. Jak najbardziej planujemy uruchomić klub studenta. W czerwcu tego roku studenci odmalowali klub, fundusze pozyskaliśmy od kanclerza, od władz uczelni. W dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie odnośnie tego klubu, gdzie będziemy ustalać, co tam planujemy zrobić, co chcemy zrobić. Na tym spotkaniu będziemy mieć takie zagadnienia jak warsztaty filmowe, pokazy tańca i co w tym klubie jeszcze chcemy. Natomiast w przyszłym tygodniu odbędzie się już takie spotkanie z władzami uczelni, z rektorem i z kanclerzem, gdzie będziemy debatować na temat wyposażenia, czyli meble, sprzęt multimedialny, bo to wszystko kanclerz i rektor chcą nam zapewnić. Czyli studenci mogą swoje sugestie zgłaszać? Jak najbardziej. No właśnie, a jak z nowym rokiem jest? Dużo przyszło nowych studentów? Tak, ponad 400 nowych studentów. Co roku ta frekwencja jest naprawdę duża. Jestem pełen podziwu, że pomimo tego niżu demograficznego w naszej uczelni studentów nie brakuje. No może dzięki temu, że techniczne przedmioty są. Jak najbardziej. Te kierunki, które mamy, pozwalają znaleźć zatrudnienie i to, co słyszę od starszych kolegów, to jest tylko dowód to, że te kierunki mają odnalezienie w naszym rynku pracy, tutaj ciechanowskim, lokalnym. No właśnie, to myślę, że bardzo dobrze o uczelni świadczy, że ciągle jest duże powodzenie, ale pielęgniarstwo nadal też jest bardzo popularnym. Tak, przodują nam 2 kierunki, pielęgniarstwo i ekonomia. Tutaj z roku na rok ta liczba jest stale duża i myślę, że studenci są zainteresowani tymi kierunkami, ponieważ tutaj na naszym lokalnym rynku, tak jak wspomniałem, i też dalej mogą znaleźć zatrudnienie, czyli Warszawa i tak dalej, ponieważ firmy, gdzie odbywają praktyki, mają podpisane umowę i z chęcią przyjmują naszych absolwentów. No właśnie, a jeszcze tutaj dużo się działo w poprzednim roku akademickim z podpisywaniem umów z innymi uczelniami. Także wykładowców mamy też nie tylko takich naszych rodzimych, ale przyjeżdżają. Tak, mamy bardzo dużo wykładowców z Politechniki Warszawskiej, z Uniwersytetów Bydgoskich, tutaj z Siedlec, również z Płocka. Także wykładowców mamy z różnych miejsc Polski. No, to dobrze, że dzielą się swoją wiedzą również tutaj z nami w Ciechanowie. Szukamy jak najlepszych wykładowców, tak, z całej Polski. No właśnie tak się zastanawiałem nad tym ostatnio, dlaczego jest tak dużo chętnych do pozostania w Ciechanowie. Czy jak tutaj wasz pogląd na to wygląda? Czy to ze względu na to, że mieszkania w Warszawie są coraz droższe i coraz trudniej utrzymać się na studiach w Warszawie? Też, aczkolwiek myślę, że to aspekt ekonomiczny, czyli do Warszawy, jeżeli do innego miasta idziemy studiować, to musimy wydać pieniążki na podróż, na zakwaterowanie, na wyżywienie, na utrzymanie się. I życie w takim mieście też jest droższe niż tutaj w Ciechanowie. Po drugie, nie tyle poziom, ale same podejście wykładowców do studentów tutaj są o wiele lepsze, ponieważ
Na wyższych uczelniach wykładowca ma 200-300 studentów, więc ten czas na każdego z nich jest o wiele mniejszy niż u nas, gdzie jest tych studentów 70-80. Kolejny też aspekt jest to, że nasza uczelnia dorównuje tym najlepszym, tym dużo rozwiniętym. Programy stypendialne wręcz przewyższają je. Stypendia są bardzo wysokie, to też trzyma tutaj naszych studentów, jak również atrakcje, które oferujemy poza wykładami. No właśnie, to ten klub studencki też pomoże na pewno. Jak najbardziej. No także każdy, kto będzie miał ochotę jeszcze zaangażować się w taką inicjatywę pomysłodawczą, czyli to, co tam powinno się znaleźć, może zgłaszać pomysły. Także pozdrawiamy wszystkich studentów w Ciechanowie, w Mławie, w okolicach i trzymajcie się ciepło, samych pozytywnych, dobrych ocen życzymy. Dziękuję bardzo. Dzisiejszym moim gościem był przewodniczący samorządu studentów PWSZ Adrian Brzozowski. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. I pozdrawiam Państwa. Do usłyszenia w kolejnym programie Gość Poranka.